Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle. Dzień dobry, panie marszałku. A co pan dzisiaj, nie na interwencji, panie pośle? Nie, panie marszałku, jak jest posiedzenie Sejmu, to ja jestem z panem marszałkiem w sali posiedzeń. Super, proszę bardzo. I chciałbym bardzo wyraźnie, Wysoka Izbo, powiedzieć, że jeżeli przed czymkolwiek i kimkolwiek mielibyśmy chronić polskie lasy, to przed suwerenną Polską. Szanowni państwo, chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, wczoraj było hasło dość upartyjniania polskiej armii, dzisiaj trzeba powiedzieć wprost, dość upartyjniania lasów państwowych. Szanowni państwo, tam po lewej stronie siedzi dyrektor generalny polskich lasów i rzecznik prasowy z polskich lasów, obydwaj bardzo aktywni funkcjonariusze, aktywiści suwerennej Polski. To państwo upartyjniliście lasy, ale tutaj siedzi również wiceminister Woś, tam siedzi wiceminister Siarka, to wszyscy działacze Ziobry. Tak naprawdę to jest kolejna instytucja po Funduszu Sprawiedliwości, którą traktujecie jako prywatną skarbonkę. Przechowalnia, wycinka i import do Chin. Tym tak naprawdę się zajmujecie. Cięciem, cięciem, cięciem. Chcemy obronić polskie lasy przed suwerenną Polską, przed PiS-em i powiemy dość, dość wycince i do dość traktowania lasów państwowych przede wszystkim jako waszą prywatną skarbonkę na wybory. Będziemy patrzeć na każdy wasz ruch w tej sprawie. Dziękuję bardzo.